Państwo, wspaniałe jubilatki, szanowni jubilaci. Gdyby historię chórów porównać do życia człowieka, to mielibyśmy przed sobą sędziwego 90-letniego seniora. Patrząc jednak na Wasze dokonania, na Waszą żywiołowość, wydaje się, że te lata nie mają żadnego znaczenia i że jesteście w najpiękniejszym, młodzieńczym okresie rozkwitu. Moi drodzy, Goethe powiedział kiedyś, gdzie słyszysz pieśń, tam wejdź, tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Słuchając Waszych wspaniałych pieśni, myślę, że mogę, składając życzenia, życzyć Wam tego, abyście byli dla nas źródłem wzruszeń i radości, byli ogniem, który rozpala nasze serca, ale przede wszystkim tego, żebyście te Wasze dobre śpiewacze serca nieśli w świat. I moi drodzy, jest takie powiedzenie strażaków: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Myślę, że właściwym byłoby to lekko sparafrazować i mówiąc o Waszym działaniu, powiedzieć: Bogu na chwałę, ludziom na pociechę. Szanowni Państwo, jestem absolutnie pewien, że nawet słowo pisane nie przetrwa tak długo, jak Wasze wspaniałe pieśni, które na zawsze zostaną w naszych sercach i umysłach, ale mimo to pozwolę sobie skromny list gratulacyjny złożyć na ręce Pana Dyrygenta, żeby chociaż zostało krótkie wspomnienie z dzisiejszego dnia.